Witam serdecznie, ja jestem Adrian Socha, to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym odwiedzamy jednostkę OSP Cianowice, mieszczące się w powiecie krakowskim, województwie małopolskim. Idziemy się przywitać. Cześć, Adrian. Witam, Jerzy. Ile lat działasz? 45. Paweł, witam. 20 lat straży. Iza, 4 lata. Karol, 7 lat. Cześć, Piotrek, 6 lat. Cześć, Dominik, od 4 lat, bo jest Cianowice. Cześć, Kasper, 8 lat w straży. Cześć, Adam, 8 lat w straży. Cześć, Bartek, 8 lat w MDP Cianowice. Pięknie, także załogę mamy przedstawioną. Jest tutaj mega ciekawostka w tym materiale filmowym. Będzie dużo mega ciekawostek, ale ta, która znajduje się za mną, to jest samochód zbudowany przez strażaków od podstaw, własnoręcznie. Tutaj i podwozie, i zabudowa była wykonana przez strażaków, o czym za chwilę posłuchamy. Wyjedziemy samochodami na zewnątrz i posłuchamy tej ciekawej historii. Mamy też koleżankę, która jeździ samochodami ciężarowymi, prawda? Tak, zgadza się. Jakie to uczucie jeździć takim dużym samochodem? Jakie uczucie? No myślę, że tak jak i osobówką, tylko trzeba uważać, bo no, większe gabaryty. Wasz rejon jest bardzo specyficzny, prawda? Jeżeli chodzi o trudność w poruszaniu się drogami. Przez naszą miejscowość przebiega droga 794. Bardzo mamy skomplikowany wyjazd właśnie z naszej miejscowości na tą drogę. To wyjazd pod górę. Kierowcy, którzy jadą drogą 794, nie bardzo chcą ustępować nam tego pierwszeństwa. Nasi kierowcy, których jest 16, naprawdę bardzo dobrze wyszkoleni. No, jesteśmy jednostką, która nie jest w systemie KSRG i posiadamy na wyposażeniu 3 zestawy hydrauliczne. O tym też będziemy rozmawiać i to też będziemy pokazywać, ale nie przedłużajmy, czas przedstawić samochody. Drodzy widzowie, jesteśmy przy pierwszym samochodzie pożarniczym. Co to za pojazd, do czego nam służy? Przedstawię wam teraz nasz pojazd pierwszowyjazdowy. Jest to Mercedes 1222 w zabudowie Metza GBART. Rok produkcji 1990. Mamy na nim 2500 litra wody. Wydajność pompy tutaj to jest 1600 litrów. Na pojeździe znajdują się również zestaw do ratownictwa technicznego oraz do ratownictwa KPP. Pierwsze skrytce za kierowcą. Jest to skrytka stricte techniczna. Mamy tutaj ciężki zestaw Lukasa, nożyce oraz rozpierak, u góry mamy torbę R1, nóż do cięcia pasów, sporing progowy, stożki ostrzegawcze oraz ostatnia nasza nowość, czyli dielektryczny Hurrigan. Jesteśmy przygotowani na samochody elektryczne, bo to ciągle się rozwija. W kolejnej skrzydce mamy nasz drugi zestaw hydrauliczny. Jest to zestaw kombi Lukasa. W skład tego wchodzą nożyce, rozpieracz kolumnowy, pompa ręczna oraz obcinaczka do pedałów, szybkie natarcie oraz węże u góry. Wchodzimy na tył samochodu. Autopompa tutaj. Nasi koledzy wydrukowali takie z informacją nalepki, którą stronę co otwierać, klucze różnego rodzaju i tu też fajna półka wysuwana, w której znajdują się smoki sawne oraz węże do tankowania tego pojazdu. Tak naprawdę tutaj jest wszystko, głównie armatura pożarnicza, pilarka. Też ciekawa rzecz, bo dostaliśmy agregat z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tu również bardzo często jest używany w naszej jednostce. Ostatnia skrytka. To tak naprawdę tutaj sorbent, gaśnice różnego rodzaju. Mamy tutaj worek, w którym znajdują się liny oraz kamizelki. Środek pionotwórczy, ponieważ no, nasz Mercedes niestety nie posiada zbiornika wewnętrznego wewnątrz pojazdu i podczas pożarów to musimy z zewnątrz zasilać prądownicę lub wytwornicę pianową w pianę. Pompa, tutaj znajdują się akumulatory. Standardowy sprzęt na wyposażeniu każdego wozu, czyli strażackiego, czyli widły oraz łopaty. To również się sprawdza. Z drugiej strony, czego nie pokazaliśmy, to mamy stabilizację syntetyczną, także na każdym aucie ta stabilizacja jest. Przejdziemy do kabiny. Jestem ciekaw w ogóle historii tego pojazdu, jak on do Was trafił. Został sprowadzony z Niemiec, trafił do nas 8 albo 9 lat temu, no i od tamtej pory stanowił pierwszy wyjazd. Jesteśmy zadowoleni z tego samochodu, nigdy nas nie zawiódł, czy to była zima, lato, jesień, każdy poszedł dnia, nigdy nie było żadnego problemu z nim. Bo to były tylko dwa uchwyty na aparaty, dodatkowe zamontowaliśmy. Mamy taki alarm typu jakiś wypadek z osobami, no to tak naprawdę to strażacy ubierają się tutaj w środku, bo jest tutaj tak dużo miejsca, że można w super sposób się ubrać. W dowodzie zarejestrowane jest to na 6 osób. Na 6 osób. Tutaj w pierwszym schowku, no to mamy takie standardowe gumowce, koc, który służy nam wypadek. Hydrożelek, nasza walizka, w której znajdują się trzy ciekawe rzeczy. Walizka
również została pomyślana, no, zakupiona przez naszych druhów po to, aby w jednym miejscu trzymać trzy urządzenia, które się przydają podczas akcji gaśniczych. Mamy tutaj czujnik wielogazowy, przydaje się bardzo często przy pożarach sadzy, miernik prądu standardowy, jak w każdej praktycznie nosce, no oraz kamera Flirka 2. Chciałbym Cię zapytać o te akcje, o których mówiłeś, że używaliście hydrożeli. Czy mógłbyś przytoczyć jakiś jeden przykład? No, mieliśmy taką sytuację, że w domu naszego strażaka wybuchł pożar. On, wiadomo jak to strażak, próbował ugasić ten pożar, no i niestety został poparzony. No i pierwsze działanie to polegało na tym, aby jemu udzielić pierwszej pomocy, jasne, żeby jego uratować. Co prawda poparzenia wyglądały gorzej, ale zagoiły się to i ma je w pełnej sprawności. Zobaczcie, drodzy widzowie, tak prezentuje się przód pojazdu. Już trochę lat ten pojazd ma. W naszej jednostce jest około 30 druhów, którzy są uprawnieni do wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych. Mimo tego, że nie jesteśmy w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, posiadamy 16 kierowców, którzy mają prawo jazdy kategorii C. Mamy dwóch ratowników medycznych i to po studiach kwalifikowanych ratowników medycznych oraz 6 naszych druhów jest aktualnie jako funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej oraz 3 emerytów, którzy również są z nami, ale już nie pracują w Państwowej Straży Pożarnej. To stanowisko kierowania komendanta miejskiego w Krakowie z przyjemnością na pewno dysponuje taką jednostką. Dotarliśmy do kolejnego samochodu. Jest to Ford Transit. To był zrobiony przez nas w 2020 roku. Ma obecnie 3 lata. Jest to nasz drugi wyjazdowy samochód, powód do wypadków. Moje pierwsze pytanie i chyba wszystkich widzów, którzy oglądają nasz materiał, to jest, jak przebiegały prace, jak to wszystko, z czego to się wzięło, że zbudowaliście sami pojazd specjalny, pożarniczy? Z tego się to wzięło, że mieliśmy tylko jeden pojazd, którym był Mercedes. Bardzo często bywało tak, że on jest zarejestrowany na 6 osób, bardzo często bywało tak, że do Rymzy przylatowało więcej niż 6 osób, więcej niż 6 ratowników. I stwierdziliśmy, że często było tak, że chłopaki jeździli swoimi samochodami do akcji, po to, żeby pomóc, żeby działać, bo niektóre akcje były bardzo długotrwałe, tak jak jedna akcja, może później opowiem o tej akcji, okay, która trwała bardzo długo. I padł pomysł na to, żeby zbudować drugi samochód po to, aby ci, którzy dojeżdżają w późniejszym terminie, również wyjeżdżali do tych akcji. Z racji tego, że niestety funduszy nie było na zakup nowego, sami wymyśliliśmy budować pojazd od podstaw i ten pojazd powstał od podstaw. Zakupiliśmy podwozie używane z Niemiec, Forda Transita w kolorze białym, pewnej hali firmy, która nie chce, aby odmówić, że to było u niej, ona chce być anonimowa, także z tej firmy bardzo dziękujemy, ta firma na pewno wie, że o niej wspomnimy. No i wszystko to, co tutaj jest, czyli wymalowanie tego pojazdu, elektryka, montaż, rolet, montaż zabudowy, została wykonana przez nas w okresie około 3 miesięcy. Także zobaczcie, tutaj jeszcze brakuje tabliczki, ja się śmieję, Cianowice, żeby produkowały zabudowy pojazd. Cianowice, tak, dokładnie. Zabudowy Cianowice. Dokładnie. Zobaczcie, bardzo fajne lampy LED-owe, podejrzewam, że sprawują się świetnie. Jak najbardziej, to też był taki pomysł, żeby od razu LED-owe lampy wstawić. To mamy pierwszą skrytkę, myślę, że do najciekawszej przejdziemy na końcu. W pierwszej skrytce, no to standardowo mamy agregat prądotwórczy, posiadamy dwa, pompę szlamową, szuflada, która jest tutaj, została również zbudowana przez naszych druhów. Patent podglądaliśmy w jednostce OSP Jerzymanowice, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy chłopaków, serdecznie. Bo oni na swoim nowym samochodzie mieli właśnie takie szuflady. Został podglądnięty, jak to zostało wykonane i chłopaki sami wykonali, zakupili części i zostało to wykonane. Dwie takie szuflady mamy na tym samochodzie. U góry mamy tutaj najaśnicę, żeby podpiąć do agregatu mototwórczego, siekiera oraz łom. Tutaj w kolejnej skrytce sorbent w wiadrach, bo również to samo wyjeżdża do wypadków. Tego sorbentu trochę jest, gaśnice również są potrzebne, aby być zawsze zabezpieczonym w razie jakiegoś pożaru, bo jeżeli byśmy pojechali tylko tym do wypadku, nie byłoby Mercedesa, no to jakie zabezpieczenie pożarowe musi być. Odcinki wężowe do pompy, no i kolejna skrytka, tu już mamy na tyle. Też również patent przez nas zrobiony, deska podwieszana tutaj na takich paskownikach, również torby, siewnik do sorbentu, stożki ostrzegawcze, opryskiwacz, też można tym samochodem bezpośrednio pojechać do pożarów traw. No i tu tak naprawdę duma naszej jednostki jest tutaj schowana. Teraz mamy tutaj torber 1 zgodnie z normami KSRG, pilarki 2, jedna gawęziówka, druga z dużą prowadnicą. No tutaj również jest tak zwana lisica, lisi ogon, skrytka stricte ratownictwa technicznego. Jest to nowy zestaw do ratownictwa technicznego firmy Weber. Nożyce, rozpierak kolumnowy, dwa przewody, stabilizacja w postaci klinów.
spoiling progowy oraz stabilizacja w postaci podpór wysuwanych. Co byśmy znaleźli na dachu? Na dachu mamy tylko wąż sawny do pompy. Plany są na zakup dodatkowej drabiny, ale to na razie wystarczy to, co mamy. Świetnie, bardzo dziękuję za przedstawienie, a ja wam już we własnym zakresie pokażę, jak wygląda wnętrze pojazdu Ford. Ten samochód jest zarejestrowany na 7 osób. Zmierzamy do strażnicy. Spotkaliśmy się w remizie, aby posłuchać historii strażackich, których druhowie mają trochę. No, myślę, że zacznijmy od takiej akcji, którą wspominamy bardzo często. Akcja miała miejsce około 12 lat temu. Była godzina 22, zawołała syrena, no to standardowo otwieram okno, słyszę, że wyje syrena. No to idę po datę, dobra, idziemy pod remizę. Przyjaźń pod remizę w 6 osób. Syrena nie wyje. Zgłaszamy do stanowiska kierowania, że słyszeliśmy, że gdzieś syrena, czy nas w ogóle dysponowali. Mówią, że nie, ale sąsiednia tam niedaleka miejscowość dostała zgłoszenie o pożarze przy sklepie, pożarze śmieci, ale oni tam zostali zadysponowani. No to my pojechaliśmy do domu. Chłopaki też pojechali sprawdzić, co się tam dzieje, czy nie trzeba będzie pomocy. No i tyle co, położyliśmy się do łóżka. Kolejny raz zawołał syrena. Też widzieliśmy, że to już jest jednak prawdziwa syrena i że to wyje dla nas. No i po przyjeździe do remizy zostaliśmy właśnie zadysponowani w to miejsce i był to pożar budynku, pożar sklepu, pożar domu, to był bardzo duży budynek. Zajechaliśmy na miejsce jako drudzy tam. No i to już był bardzo rozwinięty pożar całego dachu, całego poddasza. Na szczęście nie trzeba było ewakuować mieszkańców. Mieszkańcy tego domu zostali ewakuowani przed naszym przybyciem. Dodam tylko tyle, że to miało miejsce w sąsiedniej miejscowości w innej gminie, a z reguły tutaj nas nie dysponują, bo nie jesteśmy KSRG, do innej gminy. No ale w stanowisku wiedzieli, że byliśmy w gotowości, więc włączyli syrenę i w przeciągu 3 minut wyjechaliśmy. Akcja trwała bardzo długo, bo od godziny praktycznie 11 do godzin porannych, jak w tych czasach jeszcze chodziłem do szkoły, to jadąc busem jeszcze obserwowałem, jak strażacy tam walczą z tym pożarem, z usuwaniem skutków tego pożaru. Taka akcja, co wspominamy zawsze z chłopakami, że mimo tego, że nie było u nas, to słyszeliśmy z sąsiedniej miejscowości, z kilku kilometrów, tak syrena wyła, że jednak pobudziła tych 6 druhów, żeby przyjechać do akcji. Nie, jedna z moich takich pierwszych akcji tutaj też zawoła syrena. Ja akurat mieszkam dość daleko, więc u mnie to był alarmowanie na telefon. Więc przyjechałam tutaj do jednostki. Okazało się, że już jak zwykle pierwszy wyjazdowy Mercedes pojechał w pełnej obsadzie. I dojechałam właśnie na Forda i pojechaliśmy tutaj chyba z trzema kolegami. Wsiedliśmy i pojechaliśmy. Okazało się, że jesteśmy zadysponowani do pożaru domu jednorodzinnego, też w miejscowości obok. Na miejscu, jak dojeżdżaliśmy, no byliśmy w szoku, ponieważ pożar też był dość rozwinięty. No w sumie moja taka pierwsza poważna akcja, gdzie dojeżdżając do miejsca widzę, że z okien po prostu wychodzi ogień. Było to dla mnie dość takie emocjonujące. No i okazało się, że był to właśnie pożar sauny w domu. Wyjechaliśmy dość późno, jako jednostka, nie wiem, trzecia, czwarta, a pomimo tego i tak działaliśmy jeszcze w środku w pomieszczeniu. Rok temu, podczas powrotu z ćwiczeń zgrywających jednostek z terenu gminy Skała, w miejscowości Ojców, w Ojcowskim Parku Narodowym, zatrzymała nas grupa przechodniów spacerowiczów, która zauważyła na wysokiej skale, u jej podnóża dokładnie, w odległości około kilometra od miejsca, w którym się zatrzymaliśmy, leżącą postać człowieka, zabierając sprzęt ratownictwa medycznego, automatyczny defibrylator zewnętrzny przede wszystkim oraz torber 1. Udaliśmy się w tamto miejsce, no było dość spore podejście w tamto miejsce. Grupa druhów udała się tam po kilku minutach praktycznie. Byliśmy przy osobie poszkodowanej. Osoba poszkodowana spadła z wysokości około 50 metrów. Nic jej się nie stało. Niesamowite. Bo mieliśmy potem kontakt z tą osobą, która dziękowała za pomoc po wyjściu ze szpitala. Także osoba po wstępnym zaopatrzeniu została podjęta na noszach typu deska ortopedyczna w dół tego zbocza i przejęta przez jednostkę OSP KSRG, która działała na dole, zabezpieczając miejsce zdarzenia i przyjmując zespół naziemny ratownictwa medycznego. Także działał razem z nami naziemny oraz lotniczy zespół ratownictwa medycznego. Osoba została przetransportowana drogą lotniczą do szpitala. Wyszła tak naprawdę bez szwanku. W twojej długiej karierze pożarniczej w Państwowej Straży Pożarnej i w OSP szczególnie utkwiła mi sytuacja z 2009 roku. Nie była to taka pojedyncza akcja, był to ewenement na skalę europejską. Na naszą gminę nadeszła fala opadów deszczu przy temperaturze minus 3-4 stopnie i zalodziła całą
całą gminę. Pozrywane linie energetyczne, potężne szkody, niezwykle dużo lodu na drzewach, które trzeba było jakoś, ten lód trzeba było jakoś usuwać, a właściwie gałęzie, wiszące gałęzie zagrażały osobom przechodzącym pod tymi drzewami. Jak zważono jedną gałąź, to jedna gałąź ważyła 50 kg, tyle było lodu i wtedy przez 2 tygodnie była to naprawdę bardzo poważna akcja. Tu kompania odwodowa z drabinami, z podnośnikami działała, no i oczywiście nasze jednostki, tutaj nasza jednostka również, obcinaliśmy te drzewa, obcinaliśmy gałęzie, no żeby zabezpieczyć. Jak później informacje były od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, było to drugie w historii w Europie takie oszronienie, że tak niesamowicie zalodziało nasza gmina. Często oglądam takie urywki z Kanady. Prawie to wyglądało tak jak w Kanadzie, gdzie całe drzewa, całe linie energetyczne były oblodzone, oszronione. No, mieliśmy też taką akcję, która trwała łącznie 17 godzin. Był to pożar balotów ze słomy. To nie były balety, które zostały skoszone i zaraz zapalone, czyli sucha słoma, można by ją w każdej chwili wypalić, jak to teraz się dzieje. Tylko to były baloty, które leżały tam od 3-4 lat. Zostały po prostu podpalone, polane benzyną. No i paliły się dość długo, bardziej tliły i 17 godzin trwała cała akcja gaśnicza tych balotów. Wszystkie jednostki były zaangażowane z naszej gminy. Było cały czas dowożenie wody, przekupywanie. Również na EDRG5 mamy koparkę, która również brała udział dwukrotnie w tych działaniach, bo bez tej koparki to byłby problem, żeby po prostu rozgarnąć te baloty. Chciałbym podziękować tutaj na ręce drucha złożyć takie nasze podziękowanie za możliwość przyjazdu. Dziękuję. Ugoszczenie. Dzięki wielkie. Dzięki. Życzę dalszego rozwoju i żeby ta ekipa była tak pozytywna nadal jak jest. Świetni ludzie. I za chwilę zmierzamy do kolejnej jednostki OSP. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żebym was odwiedził, warto wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w opisie pod filmem, ponieważ ułatwia nam to później kontakt z wami. To wszystko w dzisiejszym materiale filmowym. Trzymajcie się. Cześć.